Was w nowym vlogu. No, ostatni vlog był troszeczkę taki trudniejszy temat. Dużo ciekawych komentarzy. Naprawdę można by było na ten temat mówić i mówić, ale trzeba po prostu znaleźć czas, żeby o tym rozmawiać więcej. Tak jak powiedziałam, dużo ciekawych komentarzy. I z większością, w sumie chyba z wszystkimi się zgadzam. Nie myślę, że coś tam było takiego, co bym się nie zgodziła. Ale jeżeli chcecie wiedzieć co teraz jeszcze więcej na ten temat, jest Newport News miasto i dystrykt szkolny. Rozwiązanie na tą sytuację znalazł i tym rozwiązaniem będzie założenie detektorów metalu, po prostu tych detektorów przy drzwiach, czyli każde dziecko będzie musiało przejść przez taki detektor. No i oczywiście mi się wydaje, że nauczyciele. To będzie kosztowało miliony dolarów, bo Newport News ma bardzo dużo szkół. Nie wiem teraz dokładnie ile, ale z 30 elementary schools, no i później te middle schools, nie wiem, około 10 jest. Nie chcę Was kłamać, można sprawdzić, nie? No i do tego jeszcze high school. No i oczywiście pierwszym miejscem, gdzie założą właśnie te metal detectors, to będzie ta szkoła, gdzie dziecko postrzeliło tą nauczycielkę. Także to jest ich rozwiązanie. Wielkie rozwiązanie na taką sytuację. Mi się wydaje, że rodzice i miasto w jakiś, może ludzie są z tego zadowoleni, może nie. Moim zdaniem to nie jest rozwiązanie i tyle. To nie jest rozwiązanie na to wszystko, co się dzieje. Zostawię to na tym. Także mamy weekend. Właśnie zawiozłam Adasia na piłkę. No, kawałek od domu. Chciałam podjechać do sklepu, także musiałam się wracać. Kawałek, no już nie wracałam się tam, gdzie mieszkałam, no bo to musiałam daleko jechać. Ale wróciłam się tutaj i jesteśmy w Lidlu. Także jesteśmy, podejdziemy do sklepu, kupimy kilka rzeczy i będziemy jechać z powrotem po Adasia. Plan był na ten weekend, że rozbiorę choinkę. Czy do tego dojdzie, to nie wiem, ale taki plan jest. Trochę prania zrobiliśmy. Mama! Co? Is there only one more school day? Jeszcze jutro mamy wolne. No i mamy wolne tak samo w poniedziałek, bo jest... jaki dzień jest w poniedziałek, kochanie? Tomorrow? No tak, jaki? Uczyłaś się w szkole na ten temat. Tak, Martin Luther King's Junior Day, tak? Także większość szkół, ofisów i takich rzeczy będzie pozamykane jutro. Także nie mamy pracy, nie mamy szkoły, mamy ekstra dzień jeszcze, żeby leniuchować. Także jak dzisiaj nie rozbiorę choinki, to jeszcze jest szansa, że jutro ją rozbiorę. No, dobra, uciekamy do Lidla. Byliśmy już chyba w Lidlu razem. Co, jaki masz ty pomysł? Ale na walentynki w Lidlu też mają wszystko już. Miesiąc wcześniej, ale jest. Co tutaj za nowe M&M'sy są? O, to tylko nowe opakowanie. Orzechowe, a te czekoladowe. Nie? Peanut butter chocolate. O, nawet dla nauczycieli jest. Number one teacher. Tak, tak jak my z your teacher, prawda? This is kind of like some the perfect man. No
super. The pizza. Because it's like really cute chocolate. Mm-hmm. Z każdej strony, co popatrzę, to słońce świeci strasznie. Jak tutaj to zrobić? Tutaj z tyłu na siedzeniu widzicie, mam cząstkę z tego, co kupiłam z Lidla, ale wziąłam chipsy, pretzle, iced tea i ciastka. Zobaczymy dla Adasia i kolegów, bo Adasia mam właśnie zawieźć do kolegi i będzie tam spał. Także chciałam im kupić kilka snacks, żeby mieli i nie obiadali kolegi. Bo wiecie, w takim wieku chłopaki strasznie dużo mogą zjeść. Także zobaczymy, jak będą chcieli, to sobie wezmą. A teraz my uciekamy, odbierzemy Adasia, zawieziemy go i pojedziemy do domu, zrobimy obiadek. Także jedziemy razem. I zakupy z Lidla są, także szybciutko Wam pokażę, co jeszcze kupiłam, zanim zaczniemy gotować obiad. Jak słyszycie, że to tam się coś tłucze, to Wojtek tam jeszcze poprawia szafkę po założeniu zmywarki nowej. Także okej. Tutaj sobie tak rozłożyłam i będę Wam wszystko pokazywała. Okej, tutaj sobie tak wszystko rozłożyłam. I Wam tylko szybciutko pokażę, co jest i co kupiliśmy. Może zacznę od razu od chipsów. To dla dzieci do szkoły, żeby mieli tak na snacka. Mamy ziemniaki, sałatę. Tutaj jest taka mieszanka z brokuły. Marchewka, czerwona kapusta, a tutaj już jest taka posiekana kapusta z trochę marchewki jest w tym. Sałatę Wam pokazywałam. Takie trzy opakowania mięsa, wołowiny. Ona kosztowała 5,39 za funta, to jakieś 2,50 za kilogram. Bodajże to tak wychodzi. Mamy jabłuszka kilka, grzybki i żółtkiewkę, co tutaj jeszcze jest, papryka i szczypiorek. Z owoców mamy truskawki, bo byłam kilka dni temu. Okej, połóż nam. No. Truskawki. Sok, miałam powiedzieć truskawkowy, pomarańczowy. Tu mamy sos pomidorowy z bazylią. Whipped cream, czyli bita śmietana. Nie najlepsza, ale szybka. I Boże, breadcrumbs, czyli bułka tarta. Nutella kupiłam dwie, bo na nich jest długa ważność, do grudnia aż, i była dobra cena, bo kosztowało 8 coś właśnie za ten duży słoik. Tutaj ile jest? 1 kg. Mamy masło jedno kupiłam, bo jeszcze tam trochę mam, serek Philadelphia taki i tutaj łosoś. Krakersy, takie jogurciki, od razu one są z cukierkami, no ale, o, nie wiem, pokazywałam kimchi,
oczywiście musi być kimchi i to jest to spicy. Zobaczymy, czy będzie spicy, czy nie. No. You're not gonna get them because ciasteczka, pączki, amerykańskie pączki, nie? I wanted this only, dla wszystkich, tak? I wanted it only for me, but it's for everyone. So tak, bo jak zrobimy ciepłą czekoladę, to będzie dobre, prawda? I jakieś czekolady do spróbowania, bo z Lidla nie kupowałam jeszcze czekolady. Czy widzisz, jak ja mówię? Jakieś takie wafelki, zobaczymy, czy to jest dobre. No i trochę pieczywa, bułeczki takie i takie, taką bagietkę. Mieliśmy jeszcze trecie, ale Adaś zjadł z kolegą i Hania zjadła po drodze jajka. Nie muszę wam mówić, jakie drogie jajka są teraz. No dobra. I teraz z higienicznych szampon. Tutaj jest taki do mycia dla chłopców. Też im wzięłam coś do mycia twarzy. Pasta do zębów Hani. No i już kobiece sprawy. Także chyba wszystko wam pokazałam. Także takie zakupy będę teraz odkładała i zrobimy jedzonko. Kochani, czekamy jeszcze na moją siostrę, jest poniedziałek, później będę wam zgrywać tego vloga, ale zabieramy dzieci do parku Trampoline Park, takiego do skakania, także nagram wam troszeczkę, ale nie dużo, bo kogo to tak naprawdę interesuje, jak dzieci skaczą, a my sobie posiedzimy z kawką i pogadamy tam, także... Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się vlog podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, serdecznie was zapraszam do subskrypcji. A ja uciekam. Na razie. Pa!